Wyrostek robaczkowy niewielki organ, do którego sensowności występowania w ciele nie są przekonani nawet najwięksi fachowcy. Kto by pomyślał, że mógł zadecydować o tak niespodziewanych okolicznościach powstawania tego dzisiejszego dobrego słowa? Cóż, a Ewangelia piękna z Janowej perspektywy przedstawiająca znów Jana Chrzciciela. Zaintrygowani szaloną popularnością Jana, kapłani i lewici pytają go, kto ty jesteś, co mówisz sam o sobie. On to wie doskonale. Wie, kim jest, jakie zadanie ma do spełnienia w życiu. To nadaje siły jego osobowości i jego świadectwu. Kim jestem? W tym nieraz Zafałszowanym świecie udawanych uczuć, zakładanych masek. Warto w ten adwentowy wieczór spróbować poszukać szczerej, osobistej odpowiedzi na to pytanie, odpowiedzieć sobie przy czujnym, niebadawczym, lecz kochającym spojrzeniu tego, który zna prawdę mojego życia i mojego serca. Kim jestem i, i kim chcę być dla siebie samego, dla ludzi, dla Boga? To jedna z kluczowych odpowiedzi kształtującej nasze działanie i nasze relacje, nasze kochanie, poczucie wewnętrznej wolności i prawdziwość naszego bycia.